Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Przed nami popołudniowy serwis informacyjny w Telewizji Republika. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu Szczytu Bałkanów Zachodnich w Niemczech. Spotkanie miało na celu przyspieszenie akcesji do Unii Europejskiej 6 państw: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Bałkany Zachodnie to, można powiedzieć, miękkie podbrzusze Europy. I aby Unia Europejska jako cały projekt była dokończona, aby była kontynentem pokoju i dobrobytu, dziś po raz kolejny Polska kontynuowała nasze działania na rzecz integracji europejskiej. Dzisiaj tutaj w Berlinie razem z panami ministrami Szymonem Szynkowskim, Welsenkiem i Arkadiuszem Mularczykiem uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu tak zwanego procesu berlińskiego, czyli procesu integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Dla nas to bardzo ważne, bo 3 z tych państw, 6 państw Bałkanów Zachodnich to też już są państwa należące do NATO, a więc poszerzamy przestrzeń bezpieczeństwa. Papież Franciszek poleciał do Bahrajnu. Jest to drugie po Zjednoczonych Emiratach Arabskich państwo Półwyspu Arabskiego goszczące głowę Kościoła katolickiego. Ojciec Święty weźmie udział w bahrajskim forum dialogu. W tym kraju żyje około 80 tysięcy katolików, w większości imigrantów z Filipin, Indii i krajów Bliskiego Wschodu. Rok temu otwarto tam katedrę. Wizyta Ojca Świętego w Bahrajnie przynosi ogromną radość i szczęście dla wspólnoty chrześcijańskiej. Nie mamy żadnych oczekiwań, ponieważ ten przyjazd jest dla nas zaskoczeniem i okazją daną nam przez Boga. Dyskusja, która odbędzie się z udziałem papieża, dotyczyć ma tematu ludzkich instynktów i wspólnego języka. Spotkamy się również, aby wspólnie osiągnąć sprawiedliwość na świecie, pokój i bezpieczeństwo żywnościowe dla społeczności międzynarodowej, a także stawić czoła wyzwaniom, z którymi mierzy się w dzisiejszych czasach ludzkość. Jestem bardzo podekscytowana tym, że papież Franciszek przybędzie do Bahrajnu. Wybieramy się na Stadion Narodowy w stolicy, aby go zobaczyć. Jestem wolontariuszką na tym wielkim wydarzeniu i widziałam, jak piękna jest scena. Mam nadzieję, że papież otrzyma niesamowite i ciepłe powitanie od wszystkich obywateli Bahrajnu. Modlę się o jego zdrowie i zdrowie dla wszystkich ludzi. Rusza akcja Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Do końca miesiąca za darmo będzie można odwiedzić takie miejsca jak Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie czy zamki na Wawelu w Lublinie i Malborku. Darmowy Listopad to jest przepiękna akcja poszerzenia dostępu do naszych pereł muzealnych, do rezydencji królewskich. Już 11 razy ta akcja była realizowana. Bardzo często społeczeństwo prosi o lepszy dostęp, łatwiejszy dostęp. No, krótko mówiąc, o tańsze bilety do naszych wspaniałych muzeów. Frekwencje w muzeach świadczą, że one są niebywale lubiane przez Polaków i dlatego kontynuujemy tę akcję już 11 rok, przy czym w tym roku obejmuje ona nawet nie 9, a 11, bo dwa oddziały Malborku, czyli Kwizyn i Sztum, także dołączyły do naszej listy rezydencji królewskich, które są udostępniane za darmo społeczeństwu w listopadzie. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa w Telewizji Republika. Do zobaczenia.